drewniany aniołek nie wyszedł. Nie wyjdzie twój aniołek. Nie wyjdzie twój aniołek. Nie starałaś się. Już gniazdko mam. Teraz do pracowni i coś fajnego zrobimy, żeby przywołać wiosnę, bo już po prostu czas. No ileż ta zima będzie trwała powolutku. Zapraszajmy tą wiosnę do nas. Więc idziemy coś stworzyć z takiego fajnego gniazdka. Chodźcie. No i witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Filkowska. Słuchajcie, dzisiaj widzieliście na spacerze, uplotłam takie oto gniazdko. Gniazdko wyplotłam z chmielu dziko rosnącego na granicy pola z lasem. Więc słuchajcie, możecie sobie pójść na spacer i wypleść właśnie z takich dziko rosnących takich pnączy pod tytułem jakiś właśnie chmiel czy dzikie wino. Często na skrajach lasu rosną takie bardzo ekspansywne rośliny, które możemy wykorzystywać właśnie do wyplatania, bo mają długie, już zasuszone takie kłącza. Słuchajcie, no i już czas, no już czas pożegnać tą zimę chyba, co? Ja myślę, że już czas najwyższy, powolutku zacznijmy robić coś wiosennego, to może zachęcimy tą wiosnę, żeby w tym roku troszkę przyspieszyła i chociaż troszkę ciepła nam dała, bo ostatnie mrozy dały nam do wiwatu. Dzisiaj było tam minus 5, więc nie było źle, ale były czasy wcześniej w zeszłym tygodniu, gdzie mieliśmy minus 15, więc dosyć. Chcę wam pokazać bardzo fajną i prostą kompozycję na stół. Więc tak, słuchajcie, pokażę wam zaraz, jak robiłam hiacynty. Obskubuję hiacynty z korzeni, z ziemi i po prostu roztapiam sobie jakąś starą świeczkę i w tym wosku już takim przestudzonym maczam kilkakrotnie takiego hiacynta i on fajnie się oblepia takim woskiem oto. I słuchajcie, zrobiłam sobie trzy takie hiacynty, żeby fajnie taką minimalistyczną formę przedstawiały, takie kuleczki. Mam jeszcze dwa dla koloru kalansze, które możemy później uprawiać jeszcze w domu, bo hiacynta przycinamy jak przekwitnie i przesuszamy, a na jesień wsadzamy do ziemi. Więc tak, mam też kupiony taki w Aksjonie, w zeszłym roku kupiłam sobie taką a la paterkę. Oni mają dosyć duży wybór takich różnych drewnianych paterek, pobejcowałam ją, bo już trochę taka była nieświeża, więc żeby nadać fajnego sznytu nowoczesności i takiej fajnej świeżości, to pobejcowałam. I moje gniazdko chcę sobie przymocować tu do tej mojej właśnie, słuchajcie, paterki. Do tego jeszcze chcę użyć
to, co macie w koło ogrodu. Ja mam trzmielinę, mam irgę i leszczynę karbowaną, więc kilka roślin do tego dorzucę, kilka doniczkowych i doniczki i hiacynty, może jakieś gałązki i to cała moja wiosenna kompozycja, może jeszcze kilka jakichś akcentów wiosennych pod tytułem ptaszek, motylak, coś tam wykombinujemy, więc ja już Wam pokazuję, jak fajnie to zrobić, więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, mocuję sobie drucikiem moje gniazdko do mojej patery, ponieważ mam trzy koty w domu. Jak postawię to na stole, a jestem wręcz pewna, że koty postanowią sprawdzić, co to jest. Więc od dołu przeciągam drucik, przeciągam przez gniazdko moje. Jest już, jest. I zawiązuję sobie od środeczka. I jeszcze jedną tak samo robię, czyli mocuję. Krzyż tak samo robię z drugą stroną. O. I też po prostu słuchajcie, bo będziemy chcieli zdjąć, przesunąć, jak nie będzie potrzebne na stole przestawić, no to na pewno nie będzie musieli się tak cackać, bo nie przewróci się to, tak? Nie wysunie się to nam z tej paterki to gniazdko, widzicie? I teraz mam fajnie to gniazdko przymocowane, mogę nim manewrować, mogę je trochę właśnie tak na zewnątrz wysunąć, bo mam podrucikowane i w tym momencie mogę sobie z nim różne rzeczy robić, tak? Fajnie sobie wysunąć na krawędzie mojej paterki to gniazdko tak, żeby trochę obtaczało moją paterkę. O, mamy to. No i tak starczy. Jeszcze z tym troszkę. O, jest dobrze. Żeby wyglądało tak fajnie, właśnie spójnie. Czyli słuchajcie, na początek chcę sobie pomocować wszystkie rośliny. Czyli najpierw sobie trzmielinę poprzeplatam między właśnie te druciki, które są mocowaniem mojego gniazdka, przez gałązki gniazdka. Przeplatam sobie fajne te akcenty zielonych, kolorowych roślinek, które znajdziemy w ogrodzie. Po to, żeby nadały właśnie takiej już trochę wiosennej nuty. O! Więc sobie tutaj przekładam te gałązki. Możemy podrutować nawet kawałkami druciku. Możemy poprzyczepiać gdzieś do naszego wianuszka, naszego gniazdka. Z chmielu. O, przydrutujemy, to będzie na pewno stabilne, nic nam się nie rozsypie. O, irga fajnie też wygląda tutaj, bo mamy takie te drobniutkie zimozielone listeczki. Jeszcze damy tutaj tą trzmielinę. Oj. No i słuchajcie, mamy już moje, że tak powiem, takie gniazdko.
tylko zielone, takie fajnie naturalistyczne i takie optymistyczne, że tak powiem, zielone. Dużo gałązek takich dałam, naturalnych, zielonych. Możemy jeszcze troszkę dać takiej rafii od środka, żeby rozjaśnić ten nasz środeczek. Zrobić takie właśnie też ala takie małe gniazdeczka, takie sizalowe. Dosłownie, nie wiem, ze 2-3. O, tutaj sypałem. 2-3 z takiego właśnie sizalu jasnego albo z sizalu właśnie jasnego albo z rafii tej. To jest rafia, sizal to jest taki, w zeszłym filmiku wam pokazywałam takie sianko w różnych kolorach, ale tutaj wystarczy właśnie też taka naturalistyczna rafia, bo chcę, żeby fajnie tutaj grały te hiacynty. Tak wiosennie nie będzie, tak już będzie fajnie, radośnie. Jeszcze tutaj. Wszystkie gałązki ze sobą drucikami, słuchajcie, wiązałam. Znaczy nie wszystkie, może tak w większości, żeby to fajnie trzymało się, tak? Bo też będą sprężynować w domu, jak zaniosę na takie ciepłe, do ciepłego wnętrza, to mogą zacząć sprężynować te wszystkie gałązki i mogą się powysuwać, ale jak pospinamy fajnie drucikami, to będzie się super trzymało, więc słuchajcie, w te gniazdka wsadzam sobie po prostu moje hiacynty, widzicie, idealnie tutaj się ze sobą komponują, sianko, sizal, czy tam rafia, zależy co macie. Idealnie w tych gniazdkach fajnie te moje hiacynty wyglądają. No i słuchajcie, i dopełnię tutaj tylko, można dać jakąś osłonkę, można dać kawałek cylafonu, żeby woda nie przeciekała, tak? Czyli na naszego kolasz. Kalasze wrzucimy. Gumka, recepturka i kalasze zawijamy cylafon. Albo w jakąś folię, cokolwiek macie pod ręką, takiego nieprzepuszczalnego wodę, tak? I już, słuchajcie, wkładamy sobie w takie miejsce, w którym widocznie jest tutaj takie puste, taka pusta przestrzeń u mnie tutaj, więc ja sobie tutaj tego mojego kwiatuszka kolorowego kalaszę fajnie wrzucam, nie zasłaniam tylko moich hiacyntów. No i z drugiej strony również, może z tej wrzucę jeszcze jednego kalaszę. Pomiędzy dwoma moimi hiacyntami będzie fajnie wyglądał. Ten kalosze. Różowiutki taki. Ok. I słuchajcie, tak żeby fajnie wyglądało, jeszcze tak wiosennie, możemy dorzucić jakąś fajną, jakąś szyszunię, delikatnie. Każdy, to co macie, to sobie dorzućcie, o, może dla jakiejś takiej wiosennej aury dorzućmy po prostu jakiegoś motylka, czy nawet dwa. Możemy wpiąć sobie tutaj, tak, żeby fajnie nam tu kolorowo wiosnę zaczęło sprowadzać, żeby fajnie tutaj ta wiosna nam zaczęła w domu chociaż pobudzać nasze zmysły,
pozytywnie nastawiać, że już niedługo, już niedługo, już niebawem. No i jeszcze dorzucimy jakiegoś ptaszka, niech sobie przycupnie na gałązce. I zobaczcie, oto moja kompozycja na stół, wiosenna. Oczywiście zachęcam do działania, no naprawdę, zamiast takiej paterki możecie jakiś talerz głębszy, jakąś miseczkę i do tego po prostu przywiązać jakieś gniazdko, które sami uwijecie. No i po prostu inwencja twórcza tego, co macie w ogrodzie, tak? Więc to jest moja wiosenna kompozycja. Oczywiście dziękuję bardzo za polubianie, za wspieranie kanału i za subskrypcję. Czekam na Wasze komentarze cudowne i bardzo się z nich cieszę, jak oczywiście piszecie do mnie, to buźka mi się uśmiecha. I oczywiście idę robić zbliżenie, a tymczasem się żegnam z Wami. Do zobaczenia. Pa! Thank you.